A na wycieczkę sobie jedziemy. Nie ma. No nagrywa. Nagrywa. Wojtek Lajta prowadzi. A my na wycieczkę. Nie wiem, czy to prawda, czy nieprawda, Krzysiek, ale widz do mnie napisał, że Meksykano chce wrócić i się z tobą porozumieć. Co? Nie. Nie? Nie. A, no to już widzu masz odpowiedź, bo pytałeś. Chciałeś, żebym zapytał Krzysiek. Jeżeli będziesz rozumniejszy, nie durniejszy. A wiesz, że on podobno już nie pije? A? Że się wyleczył z picia alkoholu. Alkoholowego? No. To za prawo, lewo jedziesz? Lewo chyba pojedziemy, koło kościoła, bo boli. Że ta... No, przyjść porozmawiać może. Kobieta go tam... Pomogła mu wyjść z tego. Przyjść porozmawiać ale może. Przyjść może porozmawiać z tego. Tak. No. Tylko kulturalnie, bez nagrywania, bez niczego. Bez nagrywania, dobra. A on z tobą cię kontaktował? Tak, przez internet. Znaczy, nie on, tylko widz napisał. Widz, czy może kłamać. No to poczekaj, zobaczymy. Może my do niego zadzwonimy. Pytamy. Może odbierze. A masz telefon do jego? Nie wiem, kiedyś miałam, ale nie wiem, czy to prawdziwy jest. O, tylko momencik, bo musimy... Pogrzeb. ...się zatrzymać. Tutaj myślisz pogrzeb, a nie msza jakaś normalna dzisiaj? Po tej godzinie? Pogrzeb. O, albo ci... Czerwony się. Jakieś śluby, to w sobotę. O, możemy jechać, to zaraz. Zadzwonimy potem, bo w czasie jazdy to... O, mamy czwórkę przed nami. Autobus linii 4. No, proszę bardzo. Wytłumacz, Krzysiek, widzę, dlaczego ty autobusami nie jeździsz. Tylko taksówkami. Bo nie chcę, żeby zdjęcie robiliście. Zaczepiali cię w autobusach? Uee! Wszyscy się znają w Białymstoku, nie? Co zdjęcia chcieli robić za darmo? Jak? O, rudą myśl? A czemu jak rudą albo myśl? Albo szurę rudego. Tak? Ja za to nie chcę jeździć. A. A kiedyś, to czekaj, ty mówiłeś, że ty jeździłeś autobusem jako kierowca chyba, tak? A? Ale kiedyś nie startowałem na prezydenta RP. To kiedyś... nie RP, tylko Białegostoku, miasta, tak. To kiedyś cię nie znali, tak? No. Nie rozpoznawali. Nie, znali, znali. Bo zawód no. Spalaczy i tak dalej, tak. Znali, ale no. Nie tak, wiesz... Nie tak bardzo znali, jak teraz. Tak. No. Luna Park dalej jest. No? Luna Park. No, Lumpen. 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 Lumpen Park. Lumpen Park. Park, park, park. Kościółek? Amen. Matka Boska. Maria Panna. Prawda? Tak. Najświętszej... Dobrze mówię? No. Jadwigi to jest parafia. Królowej Jadwigi. Królowej Jadwigi, tak. To ty nie wiesz swojej parafie? No, ja wiem, no to przecież dobrze powiedziałem, czy źle? A ja podpowiedziałem tobie. Nie. Tak. Cofnę nagranie, udowodnię. A, dobra. Ej, ty. No. Ja. A czego się smucić, Krzysiek? Niedziela piękna, deszcz pada zamiast słońca. Piesek. Piesek, jeszcze tak. Pan pod parasolem, a piesek nie. A piesek moknie, no. No. Zajdzie do domu i pod grzejnik, myk. Tam narobi kubkę i on załatwi się po lekkiemu. A pan powie, niu. A piesek powie, ja nie wiem. Nie zachciało się, ja musiałem robić. Prawda? Tak to bywa z pieskami, no niestety. No. A gospodarz musi posprzątać? No musi. O teraz nawet na podwórku musi sprzątać. Co? Na podwórku też musi sprzątać, jak na trawnik. Piesek się załatwi. A u mnie nie? No na podwórku u ciebie to... Nie. O! A jak Jacek przychodzi z psem, to kto sprząta? Jak piesek? Jacek! A to trzeba sprzątać, o! Trzeba! Jacek! No Jacek musi, właściciel musi posprzątać. Po psie? Po psie swoim, tak. Proszę? Tak. Czy na prawo? Prosta. Na prawo to z powrotem do ciebie do domu by było. Ale na lewo.
Na lewo to komunistycznie tak trochę, to ja nie wiem, może nie powinienem tak w lewo. Ty jeszcze powiesz, że to niedobrze, ale czasem, wiesz Krzysiek, czasem i w lewo trzeba skręcić. Takie drogi są w życiu. No. Trochę raz czasem w prawo, czasem w lewo. Czasem prosto, ostro. Czasem prosto, a czasem i do tyłu. No, tak, chcesz nie bieg włączyć, że tyłujesz. No. Dobrze? No prawda, no. Co, źle powiedziałem? Dobrze. Jak chcesz się bieg włączyć, to co, do tyłu nie jedziesz? No, jedziesz do tyłu. No. Tak jest. O, mąkę jeszcze z młynu. PZ. PZ? Polskie zakłady jeszcze z Z jednym płynął. A może on z Poznania po prostu? Albo najczęściej to jest tak, że jak z Poznania, to samochód w leasingu jest, bo to banko duże jest z Poznania. Tutaj. Sokółki. No. Bia. Ten to ta. Nie, tamten. Ale to jak Bia, to Białystok i Akalice. No, czekaj, albo... bo z Sokółki to by było BSK chyba. Nie. Niekoniecznie. Bia może. Teraz już nie trzeba w ogóle przerejestrowywać, także. Mam dowód nowy. No, widziałem. Bardzo twarzowe zdjęcie. I za darmo, Krzysiek, nie? Tak. Dają dowód nowy teraz. Ten stary już poszedł. Już nieważne. Już nic pieniędzy nie będzie. Tak. Z mojego konta. No. Znowu mam dowód. Powie. A dowód proszę. Pana? A, to nie pana dowód. Ja nie mogę by... Dziwne, jakby ktoś zaszedł do banku i za ciebie, no, albo, się próbował podać. On albo ty. No to ktokolwiek by zaszedł, to od razu by było. A do dwóch jedziecie, tak? Krzysztof Kononowicz by zapytali? Pan się nazywa Kononowicz? A. I co, i myślisz, że ktoś by powiedział, że tak? Oprócz ciebie, że ktoś słuchaj, by tak... złodziej mógłby powiedzieć. No to nie wiem, przebrać by się jakoś musiał. Ale im mógłby powiedzieć, bo wiesz, po nazwisku, że tak, Kononowicz. O, może... Albo że on dał mnie dowód. Na kolorowej drukarce by sobie zdjęcie twoje wydrukował z internetu. No. Do twarzy przymocował i... Przykleiłby? No. Tak jestem Kononowicz. Że... Ale też numer pana się nie zgadza, panie kochany. Ale czego? No panie kochany. Nie, ja myślę, że to by nie przeszło w banku, by poznali. Panie kochany, my znamy tego pana. Na 100% by rozpoznali, że to fałszywe jest. Zaraz zadzwonimy do pana. Chociaż tego. Może ty gdzieś jakiegoś sobowtóra masz w Polsce, kto wie. Pyk, pyk, pyk. Halo? A ja słucham. Czy pan kaka? Ja mówię kaka. Panie kochany, ktoś się posługuje pańskim dowodem. A to on skradł. To zadzwońcie na policję. Drzwi blink. Blokada. Proszę usiąść. Przyjeżdżają, dzwoniliśmy do tego pana kaka. Powiedział, że my tego pana zatrzymać, zatrzymujemy. Daj pan rączki, kochany mój. A po co? Panie kochany, pan się dowiesz na komisariacie, a później na Kopernika. Nie dasz pan rączki, to siłą weźmiemy pana. Nie tak? No, mogłoby taki być. Pach, pach, do tyłu. Idziemy do pięknego naszego radiowodu. Główka niżej. Ciach, chlepsz. Na komisarza do mnie dzwonią. Panie Kononowicz, mamy pana pas, dowód osobisty. A ja już zjadę. Ten. O, przejście tylko powiecili do góry. A tu było jazda do góry. Tak, kierunek do góry był. Do nieba. A coś tu też jakoś, nie, też padał, ale już przestał. I powiem, tobie historię sprawdził, że podjechał kierowca
z pasażerem i mówi tak, a gdzie ty jesz? Prosto. Mówi tak, no jedź, o, no jedź, masz. Do góry? No. Dawaj do góry. Dawaj. Dawaj. Skaczemy, no, jak kangury, do góry. No. No tak znak pokazuje do góry, no faktycznie. I co to zrobić? Cholera, jasna. Znak by powinien być odwrotnie. Muszę wysiąść i zapytać kogoś o drogę. Na policję zadzwonię, może policja mi powie. Spytam milicjanta, to... Ja zaraz zadzwonię. Piosenka kiedyś była. Spytaj milicjanta, on ci wskaże drogę. Panie, stoję na... Spytaj milicjanta, on ci prawdę powie. Prawdę powie tylko po kieszeniach. A teraz to z policjantami to nie wiadomo. Ty, ale tam musimy. Nie, wiesz co, od razu pod Pałac Branickich jedziemy, Krzysiek. A! Żeby, bo oni mieli wyjść spod kościoła i iść pod pałac. Jak w tamtym roku. Mhm. O, lody. Takie zimne i lody iść? No, jeszcze dziwne, bo to i deszcz jeszcze. Zimno i deszcz i lody ktoś sprzedaje. A ktoś kupuje, to i sprzedaje. A zaraz zobaczymy, czy otwarte może, wiesz, to tylko oni tak stoją mu przy tym. Chyba otwarte, otwarte. No. Ja to nie. Za zimno na lody, Krzysiek. Co? Przeziębić się można. O, lekko. No, telefon. Twój! Taki sygnał masz nowy. O! To znany przewód. Szymon? Halo? Szymonie, wiesz co, jutro musisz przyjechać i zrobić, podłączyć ten. Dzyn, dzyn, dzyn. Tak, oddawaj wierzej. Tu nie mogę. Policja złapie. Musimy się... O, ale jeszcze ludzie na szczęście są. Musimy się tu... A wiesz, czy to dzyn, dzyn, dzyn? No. Dzwonek. Panie, on tu stoi tak. Dzwonek nieczynny. I kupić rozetki. I w rozetkę zrobić. Słyszałeś? No. Dobra, na razie. To ja mam...